Wacław Pintal, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Pytamy Wprost. Dziś moimi gośćmi są dwie panie. Pani Elżbieta Łukacijewska, europarlamentarzystka, która w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 41 tysięcy głosów na Podkarpaciu i wbrew wszelkim, że tak powiem, prognozom czy oczekiwaniom, zdobyła mandat poselski. Drugim moim gościem, witam panią serdecznie, drugim moim gościem jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Polskiego, do Sejmu Rzeczypospolitej, pani Renata Butryn, która już w swojej karierze ma epizod parlamentarny, bowiem przez dwie kadencje w latach 2007-2015 była już posłanką. Witam panią. Witam serdecznie, dzień dobry państwu. Pani Elżbieto, pierwsze pytanie do pani, pani poseł. Udowodniła pani, że nie ma rzeczy niemożliwych. Z 10 miejsca dostała się pani do Brukseli. No faktycznie, to jest niesamowita przyjemność, ale przede wszystkim chciałabym rozpocząć od podziękowania dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy oddali na mnie głos. Wiem, że nie była to łatwa decyzja, bo z reguły gdzieś tam u nas się utarło, że no pierwsze miejsce to na pewno ma zagwarantowane, biorące. Tak, biorące, a co potem nie wiadomo. Mój przypadek pokazał, że to wyborcy decydują, kto ostatecznie ma ich reprezentować. Kto będzie europosłem, tak samo w przypadku posłów. Ja proszę wszystkich, żeby szukać na tych listach, nie zakreślać automatycznie któregoś miejsca, ale naprawdę na tych listach są wspaniałe osoby, zwłaszcza mówię oczywiście o listach Koalicji Obywatelskiej, osoby, które rozumieją, co to znaczy służba dla drugiego człowieka i praca na jego rzecz. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, to dzięki Państwu, ja tutaj jestem dzisiaj z Państwem i reprezentuje Podkarpacie, również Tarnobrzeg w Parlamencie Europejskim. I ze znakomitym zresztą skutkiem. Ostatnie dni, a zwłaszcza wybory, znaczy ta kampania wyborcza do parlamentu i do Senatu i do Sejmu, pokazuje, że nastał czas kobiet. Wiecie panie, co mam na myśli. Przede wszystkim przedstawienie pani Kidawy Błońskiej jako kandydatki na premiera Koalicji Obywatelskiej. Czy ta teza czas na kobiety ma uzasadnienie, pani poseł? Kobiety, szczególnie z naszego regionu, wyróżnia odpowiedzialność i pracowitość. Kobiety nie zabiegają o stanowiska i tak jest właśnie w przypadku również pani przyszłej pani premier Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Proszę zwrócić uwagę, że ona cechowała się przede wszystkim pracowitością, wytrwałością, ma bardzo duże doświadczenie, ale ja nie pamiętam, żeby dążyła do stanowiska. To jest człowiek zadaniowy. To nie jest polityk taki kanapowy, który układa się z kimś, dogaduje. Stawia sobie cele, zadania, jest bardzo blisko ludzi, żyje tymi sprawami właśnie ludzkimi i oczywiście budzi powszechną aprobatę i sympatię ze względu właśnie na taką postawę. I takie są kobiety. Przykład Eli również tutaj pokazał, że potrafiła zjednać sobie wyborców przede wszystkim tym, że cały czas podkreśla, że jest z tego subregionu i umie budować wokół siebie drużynę. I chodzi o to, że my chcemy pracować, wykonywać pewne zadania. Oczywiście nasze zobowiązania chcemy realizować, to co przyrzekamy wyborcom i wyborcy to dostrzegają. I kobiety są wytrwałe w dążeniu do celu, stawiają sobie bardzo wysoko poprzeczkę i nie poddają się. Ja jeszcze dodam, panie redaktorze, myślę, że dla kobiet polityka nie jest celem samym w sobie. To jest dla mężczyzn. Oni chcą być politykami. My kobiety, albo większość kobiet, traktuje politykę jako środek do rozwiązywania ludzkich problemów. I naprawdę, my jesteśmy z Renatą, współpracujemy od wielu lat, przepraszam, z panią radną obecnie. Tak więc i wiele problemów udało nam się rozwiązać i w Tarnobrzegu, i w Stalowej Woli, i w Robczycach, i w Rzeszowie, czyli nie jest ważne też nawet miejsce, skąd pochodzi poseł, bo jeżeli jemu się chce pochylić nad problemami ludzkimi i
być takim przebojowym, wiedzieć, gdzie należy pukać i które drzwi otwierać, naprawdę może rozwiązać wiele spraw. Renia i ja jesteśmy tego przykładem, bo też ja pochodzę z Cisnej, czyli praktycznie można powiedzieć, że nie mam swojego obszaru wyborczego dużego miasta, a nie ma miasta, w którym gdzieś i jako poseł, i jako europoseł nie odcisnęłabym swoje piętno, to pozytywne, rozwiązując, pomagając, realizując różne inwestycje, to samo pani Renata, od wielu lat współpracujemy i też liczy się kultura, poziom, klasa i chęć pochylenia się nad ludzkimi problemami, a nie tylko obietnice przedwyborcze. Bo takich no, ale też jest bardzo dużo. No ale te obietnice w przypadku pani Butryn są dosyć konkretne. Ona ograniczyła... Tak, ona je realizuje, bo niektórzy tylko obiecują. No zgoda, możemy to sprawdzić poprzez jej sprawozdania parlamentarne za lata 7-15. Tak. Ale mówię o obecnej kampanii wyborczej. Też nie brakuje obietnic, ale one są zaledwie 4. Więc z 4 obietnic łatwo kogoś rozliczyć, trudniej z 15. Proszę o tych 4. To są cztery filary. Butryn, tak? To tak, w internecie tak. Pani określiła. 4 filary, tak jak na filarach 4 buduje się dom. No jeszcze nawiązanie do miejsca na liście, bo pani ma numer 4 oczywiście, na liście koalicji. To tym było poddyktowane, ale wybrałam te 4 obszary, które uważam za istotne dla Podkarpacia i dla naszego subregionu, czyli dla Tarnobrzega, Stalowej Woli, Gorzyc i Niska. Oczywiście, ponieważ te problemy nas w jakiś sposób scalają, a ponadto my jesteśmy jednym organizmem, dla którego są ważne pewne kwestie. I oczywiście zdrowie i stąd nasza współpraca, ciągła współpraca w tym temacie. Tutaj na terenie Tarnobrzega istnieje szpital wojewódzki pod egidą marszałka. Rozwija się oddział, gdzie podaje się chemię, są łóżka dzienne, są 2 łóżka. Będzie onkologia. Oczywiście. I chciałabym, żeby był ten szpital doposażony jak najlepiej, żeby te badania, które są bardzo istotne dla ratowania życia i diagnozowania PET-CET były właśnie wykonywane w Tarnobrzegu. Nie wszyscy może wiedzą, o czym mówimy. PET to jest pozytonowa tomografia emisyjna, jedna z najbardziej nowoczesnych technik diagnostycznych w medycynie. Tak. Ale bardzo drogi sprzęt przy okazji. Oczywiście. I tutaj NFZ nie chce do końca refundować. Bardzo dużo osób wykonuje to odpłatnie. Nie jesteśmy aż tak zamożnym narodem, żeby robić te badania. Do tej pory przed wprowadzeniem w Polsce paru ośrodków jeździliśmy do Pragi czeskiej czy do Niemiec. W tej chwili można już w Polsce. Niemniej jednak trzeba przejść skomplikowaną procedurę właśnie zatwierdzania skierowań. A te badania pozwalają na bardzo wczesnym etapie wykryć zmiany nowotworowe i generalnie wyleczyć bez skutków takich dramatycznie ubocznych. Mało tego, one służą później monitorowaniu, to skanowanie ciała, tak się mówi. Oczywiście to służy temu, żeby wykryć przerzuty ewentualnie i także przedłużyć czy uratować życie. Są bardzo ważne i no, uważam, że powinny być dostępne, dlatego będę o to walczyć. Ja jeszcze tutaj dodam przy okazji zdrowia, że w Unii Europejskiej jest 96 leków bardzo nowoczesnych i do połowy z tych leków Polacy nie mają dostępu. My jako Polska jesteśmy na 3 miejscu od tyłu. Przed nami jest Bułgaria, Rumunia, Węgrzy, jeżeli chodzi o ilość środków przeznaczonych na leczenie nowotworów. Co roku na Podkarpaciu 10 tysięcy osób zapada na nowotwory. 60% mężczyzn umiera z tego powodu. Więc widać, że to jest pole, to jest ugór, który naprawdę trzeba ciężką pracą użyźniać. Ja cieszę się, że w Parlamencie Europejskim udało mi się wspólnie z Ewą Kopacz przekonać i przegłosować poprawkę, która zwiększa środki właśnie na badania profilaktyczne nowotworów. I tutaj od lat w tej materii, nie każdy o tym wie, współpracujemy. Wiele wydarzeń, wiele działań na rzecz profilaktyki. A więc konkret, PET w Tarnobrzegu. Tak.
inne dziedziny. Oczywiście, jeśli chodzi o zdrowie, to także no, to, co jest w programie całej koalicji, skrócenie kolejek do specjalistów. Tutaj chodzi o to, żeby też zapłacić całej koalicji, i to też należy forsować. Chciałabym bardzo dużo mówić. Bardzo ważnym obszarem dla mnie jako nauczyciela jest edukacja, jaka ma być polska szkoła. Polska szkoła ma być otwarta, ma być obywatelska i przede wszystkim w tej szkole te szkoły nie mogą być przepełnione, czyli dostęp do pracowni, dostęp do nowoczesnych technik nauczania, ale także, i to jest bardzo istotne, nie wychowanie w duchu tylko patriotycznym i żołnierze wyklęci, ale przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży, czyli wychowanie przez wolontariat. Wprowadzenie tego bakcyla pomagania innym, wrażliwości, współdziałania, współczucia, współpracy, ale także takiej aktywności społecznej po prostu, bo to nie chodzi tylko o pomaganie innym, ale także to mogą być schroniska różnego typu, to może być działalność na rzecz właśnie rozwoju sportu, czy lokalnych grup działania i współpraca. Szeroko rozumiany wolontariat. No, ale przecież jeśli któryś z uczniów chce być wolontariuszem, czy to w schronisku, czy w zakładzie w schronisku dla zwierząt, czy w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla seniorów, to może to robić. Ja znam takie przykłady, jest takich dzieciarków bardzo dużo. Ale na Brzegu to prawda, jest bardzo dużo. Jest tylko, że jest sporo. To inicjatywa właśnie jak gdyby z rodziców czy dzieci, tak, a chodzi o to, żeby to się stało zasadą w szkole. Żeby właśnie w ten sposób uczyła rozwijać, być czułym na innego człowieka, na potrzeby, innego ucznia, młodych, dokładnie, szacunek dla innych postaw, dla innych poglądów. Zrobiliśmy, szczególnie w ostatnim okresie czasu, kiedy konkurowali uczniowie po gimnazjum, ostatnich klas gimnazjum i klas ósmych, wyścig szczurów. Naprawdę została zabita ta idea współpracy i wzajemnego szacunku. To było po prostu wyrywanie sobie miejsc w szkołach. Start w konkursach muszę być najlepszy. Nie. Przede wszystkim muszę być człowiekiem. We mnie musi wzrastać człowiek. To jest ta moja idea, która musi wrócić do szkół. To zostało naprawdę depchnięte. Nie mówiąc już o programach nauczania, tu nie chciałabym się wgłębiać, o w ogóle podręcznikach, ciężkich tornistrach. Ale pani redaktor, nie zapomnijmy, pani poseł, też o nauczycielach. Bo dzisiaj nauczycieli są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, gdzie dzielą etaty na kilka szkół. Coraz częściej brakuje nauczycieli. Zwłaszcza w małych miejscowościach, ośrodkach. Także i tu w Tarnobrzegu zdarzają się, że zmieniają szkoły podczas jednego pensum, więc... Nie chciałam mówić o nauczycielach, bo nauczycielka to zaraz powiedzą, że mówię o swoim środowisku. Dobrze, mamy edukację. Co dalej? Oczywiście praca. Praca się opłaca, czyli nie tylko wyłącznie liczenie na jakiś socjal, ale przede wszystkim praca ma być, dawać poczucie bezpieczeństwa rodzinie. Chciałabym, żeby ta praca była oczywiście na wyciągnięcie ręki. Dobra, dobrze płatna, spełniająca ambicje zawodowe. I tutaj konieczne jest takie współdziałanie tych miast, o których mówiliśmy. Nisko, Starowola, Tarnobrzeg, Gorzyce. W pozyskiwaniu inwestorów, rozwijanie potencjału, który ma Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, poprzez lobbowanie, ale nie tylko, decyzje ministerstwa, bo niekiedy inwestorzy z zagranicy, szukając miejsc, pytają w ministerstwach, w Ministerstwie Rozwoju. I chciałabym, żeby były wskazania właśnie tutaj, pod warunkiem oczywiście, że będzie dobre połączenia, czyli infrastruktura. Potrzebna nam jest obwodnica Stalowej Woli, obwodnica Tarnobrzega, S74. No to już się dokonuje w Stalowej, już oczywiście, się dokonuje w Tarnobrzegu, tylko ma się dokonać. Chodzi o to, żeby tego przypilnować. 5 lat opóźnienia to jest bardzo długi okres czasu, bo w tym czasie w rozwoju gospodarczym pojawiały się firmy, między innymi były przenoszone z Wielkiej Brytanii, bo ciągle mieliśmy tam właśnie tutaj pani europosłanka będzie mogła więcej powiedzieć. I te firmy lokowały się znowu na Śląsku, znowu w Wielkopolsce, a nie tutaj na Podkarpaciu. I ja oczekuję również ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że nie jest tylko Mielec wskazywany, ale będzie wskazywana Tarnobrzeska strefa i będą te miasta miały naprawdę do czynienia z wyborami
wyborem inwestorów, już nie z taką sytuacją, że przyjmujemy każdego, kto zechce się właśnie sytuować w naszej strefie i podstrefach poszczególnych, ale będziemy mieć wybór. I tego bym sobie życzyła. I praca dla kobiet. Praca, która będzie pracą mobilną, czyli częściowo wykonywaną w domu, częściowo w miejscu pracy, w biurze. To już jest w ogóle standard w krajach europejskich. I wypadałoby, żeby wreszcie tak było u nas. I wtedy kobieta spokojnie może łączyć wiele obowiązków właśnie ze swoją pracą i realizować się również zawodowo i czuć się bezpiecznie, że będę miała emeryturę. Że nie będę zależna od jakichś tam zawirowań społecznych, a ponadto to są dodatkowe pieniądze dla rodziny, możliwość kształcenia własnych dzieci w lepszych warunkach, na lepszych uczelniach, w odleglejszych miastach. Ja jeszcze, jeżeli to mogę dodać, bo faktycznie dobrobyt narody budują poprzez pracę. Trzeba pomagać tym, którzy sobie nie radzą i oczywiście, jeżeli mówimy o zasiłku na dzieci, on jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, to zostaje i nikt z tym nie dyskutuje, że to był ważne wsparcie dla rodzin. Natomiast ja nie chciałabym, żeby w Polsce oduczono ludzi pracować, bo za chwilę wszyscy powiedzą, no jeżeli ktoś nie pracuje i ma więcej pieniędzy niż ja wstając rano o 7, pracując 8 godzin ciężko, to po co ja mam chodzić do tej pracy? I za chwilę zdarzy się tak, że nie będzie w budżecie pieniędzy, żeby wypłacać te wszystkie zasiłki, bo przecież rząd nie ma pieniędzy. Kaczyński nie ma swoich pieniędzy. To są nasze osób, które pracują pieniądze. Jeżeli mówimy o pracy, to przykład myślę wyśmienity Jezioro Tarnobrzeskiego. Popatrzmy na Sulinę. To jest też zbiornik, który był zrobiony przez człowieka sztucznie, podobnie jak jezioro w Tarnobrzegu. On się obudował niesamowicie ilością firm, inwestorów, małych biznesików i promienieje nie tylko na gminę Soliną, ale wszystkie, praktycznie całe Bieszczady dzięki temu ewoluowały i ludzie z turystyki żyją wspaniale. Więc myślę, że to jest też taka gałąź, która tutaj jest, którą można wiele, wiele wykorzystać i stworzyć wiele wspaniałych miejsc pracy. Trudno się z tym nie zgodzić. I to się wpisuje też w ten mój czwarty filar w ekologię. Uważam, że to jest Jezioro Tarnobrzeskie, jest cud ekologiczny, naprawdę. I na tym, pani poseł, musimy zakończyć niestety. Szkoda. Czas naszego programu dobiegł końca. Serdecznie dziękuję paniom za wizytę, serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę oczywiście sukcesu wyborczego w przypadku jednej pani, a dziękuję za sukces w przypadku drugiej. Gratuluję sukcesu w przypadku drugiej. A ja tylko jeszcze poproszę mieszkańców Tarnobrzega, tak jak mi zaufali wielokrotnie, także proszę, żeby zaufali mojej koleżance Renacie Butryn, bo naprawdę jest to człowiek wielkiego serca i wielkiej pracy i myślę, że tylko z korzyścią dla całego regionu i dla Tarnobrzega i dla tego subregionu będzie, jeżeli postawicie właśnie na panią Renatę. Współpraca i subregion, to dla mnie jest najważniejsze. Ja chcę być posłem Stalowej Woli, Tarnobrzega, Niska i Gorzyc między innymi. Oczywiście będą mnie identyfikować, jak to do tej pory, poseł z Podkarpacia. I to jest mój cel i najważniejsze chyba przesłanie, jakie tutaj sformułowałam. I o to prosimy. Tak, bardzo proszę o głosy. Każdy oddany głos jest bezcenny. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.